kto ty jesteś? Każdy, kto ma za sobą polską szkołę, wie, że odpowiedź na takie pytanie brzmi Polak mały. Każdy uczył się też w podstawówce, że jego znak to orzeł biały. I że na miejscu wskazanym przez tego orła niejaki Lech założył gród, w którym zaczęła się historia kraju. Popularna legenda nie jest jednak naszym lokalnym wytworem. Powtarzano ją, oczywiście w odmiennej wersji, także w innym kraju słowiańskim. Jej początki wciąż zaś stanowią intrygującą zagadkę. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim najsłynniejsza słowiańska legenda. Odcinek powstał na podstawie mojej nowej książki Cywilizacja Słowian – Prawdziwa historia największego ludu Europy. W pewnym sensie opowieść o Lechu, a także jego braciach Czechu i Rusie musiała się narodzić. W średniowiecznej Europie powszechna była tendencja, by historię ludów i narodów wiązać z pojedynczymi protoplastami. Powszechnie też w roli takich legendarnych praojców obsadzano eponimów, ludzi o imionach ukutych od nazwy wspólnoty. W efekcie kształtowało się przekonanie, że założycielem państwa czeskiego był Czech. Ruskiego – Rus, a polskiego, a więc lechickiego czy też lackiego – Lech. Stopniowo zaczęto nawet podawać, że wszyscy Słowianie zrodzili się z jakiegoś Sława. W przypadku Czech dzieje legendy da się łatwo prześledzić. Już pierwszy miejscowy kronikarz, praski kanonik Kosmas, żyjący na przełomie XI i XII stulecia, pisał o praojcu Czechu. Co ważne, nie znał jakiegokolwiek jego rodzeństwa. Jak żartobliwie komentuje historyk Stanisław Bylina, legendarny Czech przez dłuższy czas pędził samotny żywot, zanim dowiedział się, że ma braci. Polska legenda o eponimie Lechu, dzisiaj tak chętnie przekazywana najmłodszym, ma bardziej zagadkową genezę. Nie wiadomo kto, kiedy i w jakich okolicznościach ułożył jej szczegóły. O Lechu nie opowiadał ani Gal Anonim, tworzący na początku XII wieku, ani Wincenty Kadłubek, piszący swą kronikę na przełomie XII i XIII stulecia. Ten drugi dziejopisarz z premedytacją snuł bajeczne dzieje Polski. Twierdził na przykład, że królowa Wanda dała początek nazwie Wandalów, a król Krak, czy też Grak, stał się eponimem Krakowa. Można się domyślać, że gdyby opowieść o Lechu była znana za jego czasów, to także ją by jakoś zagospodarował. Nie zrobił tego, nasuwa się więc wniosek, że o pierwszym prapolaku i założycielu Gniezna zaczęto opowiadać dopiero później. Badacze domyślają się, że było to w stuleciu XIII, nawet w jego drugiej połowie. Najstarsza wersja legendy, zapisana piórem Polaka, pochodzi dopiero z dzieła datowanego na sam schyłek rozbicia dzielnicowego. Autor tzw. Kroniki Wielkopolskiej przedstawił prawdopodobnie w latach 80. lub 90. XIII wieku od razu historię dość złożoną, a do tego międzynarodową. Opowiadał nie o samym Lechu, ale o rodzeństwie. I w ten sposób starał się wykazać dosłowne pokrewieństwo między różnymi narodami Słowiańszczyzny. Zgodnie z tekstem kroniki, władca Panonii, a więc obszaru odpowiadającego mniej więcej dzisiejszym Węgrom, miał trzech synów – Lecha, Czecha i Rusa, którzy opuścili ojczyznę i wyruszyli na północ, w poszukiwaniu nowych siedzib. Każdy obrał inną drogę i osiedlił się w odmiennym miejscu. Dalsze zdarzenia, według średniowiecznego autora, ułożyły się następująco. Gdy zaś Lech ze swoim potomstwem wędrował przez rozległe lasy, gdzie teraz istnieje Królestwo Polskie, przybywszy wreszcie do pewnego uroczego miejsca, gdzie były bardzo żyzne pola, wielka obfitość ryb i dzikiego zwierza, tamże rozbił swe namioty. A pragnąc tam zbudować pierwsze mieszkanie, aby zapewnić schronienie sobie i swoim, rzekł: zbudujmy gniazdo. Stąd i owa miejscowość aż do dzisiaj zwie się Gniezno. To jest budowanie gniazda.
Jak widać w opowieści, na tym etapie nie występował jeszcze sam orzeł. Inny wariant historii można znaleźć w nieco późniejszej, XIV-wiecznej kronice książąt polskich, przypisywanej Ślązakowi Piotrowi z Byczyny. Autor utrzymywał, że wyczytał w kronikach czeskich opowieść, wedle której w następstwie zburzenia wieży Babel, pomieszania języków i biblijnego potopu, dwaj, a nie trzej, bracia rozdzielili się w poszukiwaniu domu. Jeden z nich, Czech, osiedlił się w miejscu, które od niego dostało nazwę Czech. Drugi, chodzi o Lecha, trafił do Polski. I dlatego, zacytujmy, Polacy pochodzący od Lecha zostali nazwani Lechitami. Trudno stwierdzić, z jakiego dokładnie źródła czerpał Piotr z Byczyny. Jest faktem, że opowieść o słowiańskich braciach rozwijała się także na południe od Sudetów. Pod jednym względem istotnie różniła się jednak od tej polskiej. W kronice wielkopolskiej wyraźnie zaznaczono, że Lech był, rzecz jasna, bratem najstarszym. Rus średnim, a Czech najmłodszym. Ale już Pulkawa z Redenina, czeski dziejopisarz z XIV stulecia, zaprezentował wersję odwrotną. Zgodnie z nią Czech był starszy, a Lech był jego małym, mniej ważnym bratem. O rzeczywistych, nie zaś legendarnych początkach Słowiańszczyzny i o zagadce pochodzenia naszych przodków dowiecie się z mojej książki Cywilizacja Słowian – prawdziwa historia największego ludu Europy. Jeśli oglądacie ten odcinek zaraz po publikacji, to książka trafiła właśnie do przedsprzedaży. Możecie zamówić ją na przykład na Empiku. Odnośnik znajdziecie w opisie. A poza tym oczywiście pamiętajcie, że jeśli nie polubicie i nie skomentujecie tego materiału, to żaden orzeł nie wskaże wam właściwego miejsca na założenie waszej stolicy.